o Steven King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, cztery po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK I w kolejnych 95 już wiadomościach z martwej strefy, czyli cyklu podcastów, w którym omawiam wydarzenia i newsy związane ze Stephenem Kingiem i około Kingowe, mające miejsce w minionym miesiącu, czyli w tym przypadku jest to marzec 2020 roku. Dzisiaj nagrywam znów w samochodzie. Mamy ciężkie czasy, aczkolwiek dzisiaj nie wieczorem. Nie jest chłodno, jest dosyć ciepło. Na ulicy całkiem spory ruch także, tak trochę dziwnie mi się mówi, bo stoję przy sklepie. Co prawda, jest to sklep. Jakiś lakierniczy, samochodowo-przemysłowy, ale jest on otwarty. Także dużo samochodów podjeżdża, dużo klientów wchodzi, wychodzi. Będzie, będzie trudno. <grytanie> ok, zaczynamy od książek. Książek i komiksów. I tutaj, po pierwsze, przez. Tę całą sytuację, w jakiej się znajdujemy. Ja od miesiąca jestem, w zasadzie prawie od miesiąca jestem na opiece, także żyję w trochę innym świecie i trochę straciłem poczucie czasu, i właśnie zdałem sobie sprawę, że. Zostały dwa tygodnie do premiery Nowego Kinga. Właśnie wczoraj wieczorem, robiąc notatki do tego podcastu, wszedłem w fazę ekscytacji, w tę fazę takiego trochę roztrzęsienia, trochę podekscytowania, przedpremierowego, no i już nie mogę się doczekać. Niestety, trochę pozmieniało się w tych całych. Pracach nad książką, wiecie, mówię tutaj o, o tym wszystkim od kuchni, ja już nie mam do tego dostępu. Oczywiście, dowiadujemy się gdzieś tam newsów od, bezpośrednio od wydawcy, ale wszystko działa trochę inaczej niż kiedyś. Nie mamy dostępu wcześniejszego do tekstu. Udało się Pruszyńskiemu jakoś wywalczyć równoległą premierę do światowej, co wcale nie jest takim standardem, bo w minionym miesiącu Lilia z Lilia's Library zbierał informacje na Facebooku, gdzie już są zaplanowane premiery najnowszej książki Kinga i jeśli chodzi o Europę, no to tylko Wielka Brytania. I w teorii Włochy mają premierę równoległą do światowej, przy czym w, w, włoski fan podał, że taki był plan, ale jak to będzie wyglądać, bo u nich jeden wielki chaos, no to nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo, czy ta książka ukaże się premierowo. Natomiast inne kraje to jest naprawdę duża obsuwa. Niemcy mają kilka miesięcy obsuwy, Francja to w ogóle 2021 rok. Także jest się z czego cieszyć, ponieważ wiemy, że w Polsce... Najprawdopodobniej ukaże się to premierowo, aczkolwiek tak jak wiele rzeczy jest odwoływanych, przesuwanych gdzieś w nieokreśloną przyszłość, tak oryginalny wydawca, zagraniczny wydawca Stephena Kinga przesuwa z kolei do, do przodu premierę najnowszej książki i tak jak na początku przesunął o tydzień, na 28 kwietnia, tak chwilę później przesunął jeszcze o tydzień, na 21 kwietnia. Także zbliża się ta premiera. Po tym pierwszym przesunięciu Pruszyński i spółka ogłosiło, tak jak wcześniej ogłosili, że będzie to premiera światowa, że jednak będziemy mieli szybciej tę książkę, tak po tym pierwszym przesunięciu również ogłosili, że u nas też 28 kwietnia. Po tym drugim przesunięciu jeszcze tego nie ogłosili, także w, w zasadzie na chwilę obecną polska premiera to jest 28 kwietnia, może będzie 21, ale wydaje mi się, że już teraz, jeśli jeszcze tego nie podali, to pewnie nie, pewnie będziemy mieli ten tydzień obsuwy, aczkolwiek to nadal jest niewielka, niewielki przedział czasowy i zostało bardzo mało czasu do polskiej premiery. Będziemy mogli się cieszyć tą książką. Wydawca udostępnił polską okładkę. Ona jest wzorowana na amerykańskiej, czyli mamy tego kota. Pamiętam, przypominam, że jakiś czas temu Pruszyński zrobił sondę na, na swojej stronie facebookowej, aczkolwiek nie wiem, jakie tam były wyniki. Ja wtedy głosowałem za kotem, chociaż żadna z tych okładek mi się nie podoba, ale założyłem, że kot będzie lepiej pasować do polskiego designu, aczkolwiek ten design się zmienił. Ta książka jest w zasadzie pierwszą, która odcina się od tej czarnej serii z okładkami pierwotnie Vincenta Chonga. Później innych artystów, ale też, no, czy pierwszą, tak naprawdę, Pruszyński wydał już doktora Sen w filmowej okładce, który był takim indywidualnym podejściem do książki. Potem wydał Outsidera w serialowej okładce, który też był indywidualnym podejściem do książki. Nowa, nowy zbiór opowiadań. Hmm. Jest bardzo podobny ułożeniem do outsidera, w tym sensie, że napis Stephen King jest bardzo podobny, także teoretycznie troszeczkę to wygląda jak seria, aczkolwiek no, mimo wszystko różni się, ale całość jest inna. Okładka jest biała, grzbiet jest czarny, tytuł jest potraktowany wreszcie indywidualnie. To mi się zawsze podobało i zawsze chciałem, żeby w Polsce tak były robione książki. I mam nadzieję, że Albo teraz Pruszyński będzie każdą książkę traktował indywidualnie, co dla mnie jest dobrym rozwiązaniem, albo zachowa taką serię, którą ja zawsze lubiłem. Czyli napis Stephen King będzie robiony pod serię, a wszystko inne będzie traktowane indywidualnie, i to już by w ogóle dla mnie było idealnym rozwiązaniem. Oczywiście, no ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie, którzy są fanatykami okładek robionych pod linijkę i będą rozczarowani, że ta książka nie pasuje do poprzedniej. Tej wieloletniej serii pruszyńskiego. Ja nie mam z tym problemu. Okładka mi się podoba. No na tyle, na ile mogli coś z tego zrobić, to zrobili. Widziałem też pierwszą wersję okładki, która miała tło, tak jak oryginalna amerykańska okładka ma tło takie pomarańczowo-kremowe. Tak, polska miała tę samą teksturę, ale szare tło. To było gorsze, moim zdaniem. To no. Samo tło dobra, spoko, ale czcionka wykorzystana w napisie i również w Stephen King.pl była masywniejsza. W napisie była zupełnie inna, gorsza, ta jest bardzo ładna. Natomiast tak, książka będzie liczyć 512 stron, będzie miała miękką okładkę, została przetłumaczona przez Tomasza Wilusza. A jej polski tytuł to Jest krew. Jest krew z wielokropkiem na końcu. Poznaliśmy też tytuły opowiadań, ponieważ pojawił się opis całej książki, ja go tradycyjnie nie będę przytaczał. Natomiast tytuły opowiadań tutaj kwestia sporna, czy to nazywać opowiadaniami, bo to będą cztery teksty czyli każdy powyżej 100 stron zapewne, chyba że nie będzie to równa długość, na przykład jeden będzie miał 200-300, a pozostałe krótsze. Tak czy siak, to i tak są raczej mini powieści i ich tytuły to po pierwsze tytułowe Jest Krew, w którym będziemy mieli kontynuację mm, przygód bohaterów z Outsidera Ralfa Andersona i Holly Gibney, która zapoczątkowała w trylogii pana Mercedesa, potem była w Outsiderze, teraz będzie w y, mini powieści Jest Krew. I trzy kolejne tytuły to Telefon Pana Haringana, Życie Czaka i Szczur. Na chwilę obecną nie wiadomo nic o wersji elektronicznej, o e-bookach czy o audiobooku. Do tej pory te audiobooki ukazywały się w ostatnich czasach w zasadzie premierowo. Teraz no nie wiadomo jak to będzie. To również sytuacja jaka w tej chwili ma miejsce, no może wpłynąć na to, że ten audiobook się nie ukaże, bo nie będzie gdzie go nagrać i w jaki sposób, ale też no, Pruszyński ma duże problemy z udostępnieniem tekstu przed premierą, więc nie zdziwię się, jak do, audio, do nagrania audiobooka dojdzie troszeczkę później. No szkoda, bo ja trochę przyzwyczaiłem się już, żeby premierowe Kingi słuchać w wersji audio. A jeśli już mówimy o audiobookach, to 16 marca Pruszyński i spółka i audioteka.pl Udostępniło właśnie nowego audiobooka. Tym razem była to powieść Buick 8. Książkę czytał Filip Kosior, powieść trwała 11 godzin i 34 minuty, no i można ją kupić między innymi w sklepie właśnie Audioteka.pl. Ja powiem tylko, że my ja już ją przesłuchałem, namówiłem Jarego, Jerry, Jerry też ją przesłuchał i już sobie o książce porozmawialiśmy, nagraliśmy osobny podcast, także prędzej czy później w, mam nadzieję, niedalekiej przyszłości. Będziecie mogli posłuchać naszej recenzji, zarówno wydania audio, jak i samej książki, ale no, nie będzie to na dniach, ponieważ mamy już tych podcastów trochę nagranych do przodu i, i trochę zmontowanych do przodu. Bójk jeszcze nie jest zmontowany, ale w bójku odnosimy się trochę do innej książki wydanej przed miesiącem w wersji audio, czyli do Kerry, którą też z Jerrym przesłuchaliśmy i też nagraliśmy podcast, więc na pewno najpierw musi polecieć Kerry. Kończąc powoli blok książkowo komiksowy Stephena Kinga właśnie tutaj o komiksach dwa zdania dostaliśmy zapowiedź taką poważniejszą pierwszego zeszytu komiksu Śpiące Królewny Sleeping Beauties komiksu od IDW będącego adaptacją komiksową powieści wspólnej powieści Stephena i Owena Kingów pod tym samym tytułem i z pierwszego zeszytu dostaliśmy kilka przykładowych stron, natomiast już pojawiła się zapowiedź drugiego zeszytu z dwoma okładkami, całkiem niezłymi okładkami. Teoretycznie te komiksy mają ukazać się pierwszy 15 kwietnia, drugi 20 maja. Jak z tym będzie, no to trzeba czekać i kontrolować temat na bieżąco, ponieważ od dwóch tygodni w Stanach Zjednoczonych nowe komiksy nie ukazują się. Eee, została wstrzymana dystrybucja do sklepów, a tym samym, wstrzymane premiery wszystkich nowych komiksów. Kiedy to zejdzie i kiedy to wróci do normy, i czy takie śpiące królewne będą miały wtedy priorytet, czy najpierw wydawcy wydadzą rzeczy, które nie ukazały się siłą rzeczy przez ten okres przestoju, no to zobaczymy. Mówię, trzeba kontrolować temat. Ja czekam. Pomimo tego, że książki nie lubię, to jest zawsze rzecz do sprawdzenia i to jest zawsze temat do kolejnego radia Eska, więc no czekam. Jest się z czego cieszyć. Natomiast z mniej pozytywnych, już tak przeszłości, chodząc tak, to, to zrobimy sobie taką tak, taki spadek, bo najpierw tutaj radość juchu wydadzą nową książkę trochę szybciej, potem nie wiadomo co z komiksami. A teraz coś co już wiadomo, że się nie ukaże i tutaj pije do rynku polskiego. Albatros dał nam znać, że książka Joe Hilla na pełnych obrotach full Throttle, nowy zbiór opowiadań, który miał ukazać się na dniach w połowie kwietnia nie będzie miał tej premiery w połowie kwietnia i raczej Zostanie przesunięty na czas na razie bliżej nieokreślony. Z tego co nam napisali, nie będzie to szybciej niż przed jesienią. I tutaj wielki smuteczek, bo ja naprawdę bardzo czekałem na tę książkę i miałem nadzieję, że tym razem przeczytam ją od razu po premierze i że w jakimś większym gronie usiądziemy i sobie porozmawiamy na ten temat. Co prawda, to jest zbiór większej liczby tekstów, także jakbyśmy się zebrali w czterech czy pięciu, czy pięcioro, bo, bo, bo tylu jest minimalnie chętnych na tę książkę, to, to mogłoby wyjść coś niestrawnego, no ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No na chwilę obecną jest to problem przyszłego Mando i przyszłych nagrywających. W tej chwili tej książki niestety nie dostaniemy. Natomiast z pozytywnych, znów przechodzimy do pozytywnych newsów, Joe Hill ogłosił, że pracuje właśnie wspólnie z Gabrielem Rodriguezem nad jeszcze jedną historią komiksową z uniwersum Lock and Key. I będzie to stand alone o tytule Lock and Key Pale Battalions i zawrze się w dwóch zeszytach. Akcja tego komiksu będzie się rozgrywać na początku XX wieku i pojawią się tam postaci z poprzednich one-shotów: Open the Moon i Small World. Wiadomo też, że oprócz Pale Battalions, równocześnie powstaje także inna, dużo dłuższa historia: World War K. I z niedawno zapowiedziany Hell and Gone, dwuzeszytówka, crossover z uniwersum Sandmana, Nila Gaimana. Czyli tych mniejszych historii mamy już całkiem dużo. Ja ostatnio po, po którymś podcaście, chyba właśnie po wiadomościach z martwej strefy, jeden z słuchaczy na YouTubie komentując, um, właśnie rozmawialiśmy sobie o tych krótszych historiach i o tym, w jaki sposób one do tej pory zostały wydane i w jaki sposób będą wydane. Ja wielokrotnie powtarzałem, że King kiedyś na jednym z konwentów powiedział, że. Że po pierwsze, ma w planach dłuższą historię rozgrywającą się w czasie II wojny światowej. No i teraz widzimy, że coś takiego faktycznie ma powstać. Po drugie, powiedział wtedy, że one-shoty docelowo zostaną zebrane w albumie pod tytułem Golden Age. I ten słuchacz mi. Podrzucał linki z Wikipedii, że faktycznie coś takiego jest, tylko że to jeszcze nie zostało cały czas wydane. W teorii miało to być sześć opowieści, w praktyce nie wiadomo, jak to będzie. Na chwilę obecną, część historii faktycznie się ze sobą wiąże i część historii przedstawia losy tych samych bohaterów, czy jakoś ze sobą powiązane wydarzenia, i to docelowo faktycznie wygląda na to, że no, zostanie wydane w jakimś wspólnym zbiorze w ostateczności. Na chwilę obecną, jeszcze trzeba. Poczekać na jakiejś zapowiedzi, no ale myślę, że jeśli coś takiego ukaże się w Stanach, to pewnie polski wydawca mm, też po to sięgnie. I w temacie lokentki jeszcze nie będziemy mieli ostatniego zdania powiedzianego w naszym kraju, co mnie bardzo cieszy. A jeśli już mówimy o lokentki, to warto wspomnieć, że mm, zapowiedziana została nowa karcianka lokentki Shadow of Doubt game. To możecie kupić nawet w polskim sklepie. Atom Comics ma to w swojej ofercie. Kosztuje 99 zł i 99 groszy, przy czym no, wysyłane będzie po premierze światowej, a ta na chwilę obecną zaplanowana jest na 20 lipca 2020 roku, czyli jeszcze trochę czasu macie. Nie wiem, czym będzie ta gra. Nie widziałem żadnych zdjęć, filmików, opisów. Wiem, że to będzie gra na 3 do 6 graczy, około 45 minut rozgrywki. No, i karty będą zdobione ilustracjami Gabriela Rodrigueza, ale nie wiem, czy będą to znów wycinki z komiksów, czy będą to jakieś też nowe ilustracje. Na to przyjdzie jeszcze czas, e, trzeba będzie poczekać. Ja na pewno kupię tę grę. Myślę, że ją kupię już teraz, gdy za, za kilka dni, no jutro, pojutrze przyjdzie pensja, to myślę, że złożę już zamówienie dla świętego spokoju, żeby nie zapomnieć. Aczkolwiek, no może nie, zobaczymy. E, kiedy będę miał okazję w nią zagrać, no to, no, to nie wiem, niestety nie wiem. E, mam nadzieję, że. Że no nie, no, nie mam pojęcia, kiedy będziemy mieli jakieś wspólne spotkanie. Teraz wiadomo już, że majówka nasza tradycyjna, coroczna, organizowana od wielu, wielu, od kilkunastu lat, nie odbędzie się. Pewnie zrobimy przełożoną majówkę na czas po kwarantannie, ale zakładam, że będzie to szybciej niż koniec lipca, sierpień. Mam nadzieję, że będzie to gdzieś tam w lipcu, no ale to różnie może z tym być, żeby dograć wolne terminy, szczególnie w tym okresie, w okresie, gdzie mamy sezon, przynajmniej u mnie w pracy. No ale jako że większość konwentów mi odleciało, to mam taki plan, mam taką wizję, żeby w tym roku jesienią pojechać na Kopernikon do Torunia, więc może tam spotkam się z większą grupą, z Szymasem, z Jerem, wynajmiemy sobie może znów pokój i no i może tam będzie okazja, żeby zagrać kilka partii, a wtedy zrecenzować, może też właśnie tak na żywo na szybko w większym gronie. Zobaczymy. I to tyle jeśli chodzi o książki. Przechodzimy do filmów, do seriali. Tutaj też nie ma zbyt wielu newsów. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, kto zagra główną kobiecą rolę w serialu Chapel White, czyli adaptacji opowiadania Dola Jeruzalem od stacji Epix. Główną męską rolę dostał tam Adrian Brody, który zagra Charlesa Buna. Teraz dowiedzieliśmy się, że towarzyszyć mu będzie Emily Hampshire, która wcieli się w postać Rebeki Morgan. Jest to kobieta, która powraca do Doli Jeruzalem, by napisać opowiadanie do magazynu. Ma jednak blokadę pisarską. Postanawia więc zatrudnić się w posiadłości Chapel White jako guwernantka a tak naprawdę napisać o rodzinie Bunów, która właśnie się tam sprowadziła. Tym sposobem nie tylko napisze świetną, gotycką powieść, ale rozwikła też tajemnicę, która nękała przez lata jej własną rodzinę. To tyle wiemy o tej postaci. No, od razu widać, że jest to nowa postać, znaczy możliwe, że to nazwisko pojawiło się w opowiadaniu. Ja tego opowiadania bardzo dawno nie czytałem, ale z opisu wynika, że no, będzie to pod tym kątem trochę rozbudowane. Brzmi to fajnie, brzmi to całkiem ciekawie. Ja jestem pełen na razie optymizmu i bardzo czekam na ten serial. W marcu w Polsce mieliśmy mieć bardzo fajny maraton. Na 13 marca został zaplanowany maraton, nocny maraton filmowy w Multikinie, na którym można było obejrzeć cztery filmy. Miał być puszczany premierowo polski slasher: w lesie dziś nie zaśnie nikt. Drugi chłopiec druga część chłopca. W kleszczach lęku oraz doktor sen. Doktor sen miał znów lecieć na wielkich ekranach kinowych. Ja byłem. Bardzo na tak. Chciałem iść na to, bo tutaj przynajmniej trzy filmy chciałem obejrzeć z tych czterech. Zanim w ogóle doszło do tej sytuacji, w jakiej żyjemy cały czas, dystrybutor w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt odwołał premierę tego filmu, przełożył ją na późniejszy czas. Jeszcze wtedy nic nie mówiło się o Netflixie. Zamiast polskiego slashera miał wtedy w maratonie lecieć film Topielisko z Uniwersum Obecności. No, W tym momencie trochę straciła na atrakcyjności ta oferta, ale ja i tak rozważałem pójście. Niestety wiemy, jak to. To się wszystko skończyło. Kina zostały zamknięte. Doktor Sen nie wrócił na wielki ekran. Szkoda, bo z przyjemnością obejrzył, obejrzałbym go sobie drugi raz. I to tyle. Mówiłem, mało będzie. Jeśli chodzi o Kinga, natomiast jeśli chodzi o Joe Hilla, zapowiedziano, stacja AMC zapowiedziała premierę drugiego sezonu serialu Nosferatu. Pierwszy epizod będzie można obejrzeć 1 czerwca, czyli za no, niecałe dwa miesiące. W Polsce dzięki AMC Polska e, serial obejrzymy miesiąc później. 2 lipca o godzinie 22 poleci pierwszy odcinek serialu. Nie wiem, jak do niego przysiądę, bo to nie jest jakaś wiel jakieś wielkie opóźnienie. Ja sobie chyba. Bez problemu poczekam ten miesiąc na serial, chociaż jeśli to będzie puszczane tak jak pierwszy sezon, to przypominam, że pierwszy sezon w Stanach w AMC leciał odcinek tygodniowo, ale na swojej platformie, której z platform, bo to na pewno nie było na Szaderze, to było na jakiejś platformie AMC, oni udostępnili w Dzień Premiery już cały sezon, więc y, drogą y, niekoniecznie legalną można było sobie obejrzeć cały sezon już w Dzień Premiery, więc w tym momencie ten miesiąc Tysiąc opóźnienia w Polsce, no to to się tyczy tylko pilotażowego odcinka, a potem trzeba dodać jeszcze 10 tygodni na kolejne odcinki. Zobaczymy, no możliwe, że będę miał takie parcie, żeby obejrzeć to wszystko jednak tego dnia e, premierowo czy tam te kilku dni, no bo dziesięciu odcinków raczej jednego dnia nie obejrzę. No ale tak czy siak bardzo fajnie, że polska premiera jest dość szybko, dla mnie to jest w miarę szybko, tam nie, 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 nie mam parcia, żeby to tego samego dnia poleciało, to nie jest aż tak dobry serial. Na pewno recenzja drugiego sezonu w tej czy innej formie pojawi się w Radiu SK, przy czym no nie wiem kiedy. Przypominam, że akcja drugiej serii rozgrywa się 8 lat po wydarzeniach przedstawionych w sezonie pierwszym, między innymi chyba dlatego w roli Vic McQueen obsadzono tak. Um, Wiekową aktorkę, w sensie, ona grała nastolatkę, a miała około 30 lat, co wytykano w recenzjach pierwszego sezonu. No ale jeśli ktoś miał szerszy kontekst, jeśli ktoś miał świadomość tego, w jakim kierunku to pójdzie, to, no to miało to jakiś tam sens, było to zrozumiałe. Charlie Manx, który doświadczył w pierwszym sezonie swojej śmiertelności, pragnie zemsty na Vic McQueen. Tym razem skupia się na kimś najważniejszym w życiu Vic, czyli jej ośmioletnim synu. No a Vic jest jeszcze bardziej zdeterminowana, by zniszczyć Charliego Manxa. Tak wygląda opis drugiego sezonu, pojawiło się kilka zdjęć. Ja mimo wszystko czekam, bardzo czekam na ten serial, chociaż tak jak mówię, on jakoś bardzo tyłka nie urywał w swojej pierwszej odsłonie. A jeśli już jesteśmy przy serialach Joe Hilla, no to tutaj oficjalnie mogę jeszcze raz powiedzieć, w zasadzie pierwszy raz w Radio SK, że Netflix dał zielone światło na stworzenie drugiego sezonu serialu Lock and Key. O tym, że drugi sezon powstanie, mówiło się już od bardzo dawna. Zaraz po premierze pierwszego sezonu pojawił się news, że Netflix zamówił jednocześnie drugi i trzeci sezon. Potem widziałem też informację o tym, że trwają gdzieś tam pierwsze prace nad fabułą czwartego sezonu. Przy czym to nie były oficjalne informacje. To były informacje, które gdzieś tam krążyły po stronach w internecie. Netflix cały czas oficjalnie tego serialu nie przedłużał. Teraz jest oficjalna zapowiedź drugiego sezonu. Ja się bardzo. Cieszę. Natomiast my tutaj też już mogę powiedzieć, nagraliśmy już podcast o pierwszym sezonie Kentki w zupełnie innym składzie. Dość długa dyskusja, ponad godzinę rozmawiamy o tym serialu, przy czym no, na chwilę obecną ja jeszcze nie ruszyłem z montażem. Wydaje mi się, że. Trochę nam umknęło kilka rzeczy. Bo niektórzy mogą być niezadowoleni, dlaczego nie mówimy o niektórych wątkach czy o niektórych postaciach. E, nagrywaliśmy to już któryś dzień, gdzie nagrywamy wieczorem po tych męczących dniach. E, ja miałem rozpiskę, ja prowadziłem, ja tam narzucałem tempo. Także jeśli e, o czymś zapomnieliśmy, a wiem, że o kilku rzeczach zapomniałem, to to jest tylko i wyłącznie moja wina, ale w, w, najprawdopodobniej wyszedł i tak ciekawy podcast. Zwykle tak jest, że jeśli po nagraniu ja jestem troszkę niezadowolony, to przy montażu okazuje się, że podcast jest super. I to też działa odwrotnie. Jeśli po nagraniu ja jestem super, hiper zadowolony, to zwykle przy montażu wychodzi mi, że kurczę, aż tak super jednak nie było. <laughs> także, także to może być dobry podcast. Dobra, tak czy siak to lokentki pojawi się prędzej czy później. Nie mam pojęcia kiedy, bo tak jak mówię, mam nagrane dużo podcastów, mam dużo zmontowane, a nie mam planu na to. Nie wiem kiedy to się będzie pojawiać, a na drugi sezon czekamy. Czekamy. Oczywiście on będzie miał swoje opóźnienie z racji wiadomo jakiej. Na koniec kilka ciekawostek. Po pierwsze pojawi się nowa figurka z serialu tego nowego serialu Cripshow. Figurka upiora, Kripa. Informowaliśmy to ja, informowałem jakieś pół roku temu o tym, że NECA przygotowuje swoją figurkę. Teraz prawa do licencji była też firma Incendium. Która planuje wydać serię nowych gadżetów związanych z tym serialem. Na początek zamówić można nową figurkę oraz obraz. Figurka upiora mierzy 30,5 cm, dostępna będzie w październiku, ale już ją można zamawiać, a jej cena to uwaga, uwaga 200 dolarów. Poza figurką, tak jak powiedziałem, można zamówić e, obraz. Przedstawiający upiora. Bardzo ładny, co ciekawe, obraz, który świeci w ciemności. Jego wymiary to 46 na 61 cm, a cena 66,6 dolara. Towar ma być wysyłany w teorii pod koniec kwietnia. Mówiłem o planszówce, o planszówce lokentki, ale co ciekawe, ukazała się już chyba. Również planszówka The Shining, Lśnienie, z bardzo ładną okładką z motywem z tej wykładziny pomarańczowym widzimy denego rozkładającego samochodziki, ten motyw rozmywa się, przechodzi w zwykłą pomarańcz, widzimy górę, hotel, wodę, drzewa, napis The Shining, bardzo ładnie wygląda pudełko. Cena tej gry to okładkowa cena to 25 dolarów, ale można ją kupić po 20 dolarów. W sklepach internetowych. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała mechanika tej gry. Nie mam pojęcia. To sobie musicie gdzieś tam doszukać, doczytać. Są różne podcasty. Widziałem dosyć długi podcast o tej grze. Na pewno na YouTubie coś znajdziecie. Na pewno w internecie są też dostępne zdjęcia. Jeśli je znajdę, to podlinkuję, jak wygląda ta gra. To jest duża plansza z hotelem Panorama. Mamy. 5 nazwijmy to pionków, 53 kart lśnienia, 16 kart wydarzeń, 5 kart postaci, 68 znaczników siły życia, 15 znaczników zdrowia, dwie kości i jeden taki znacznik pierwszego gracza, który będzie zawieszką do klucza. Do pokoju numer 237. Według tych oficjalnych informacji, wiek to jest 17 wzwyż, czyli w sumie całkiem dużo. Graczy od 3 do 5, długość rozgrywki 45-60 minut. Niestety nic więcej na chwilę obecną Wam o tej grze nie powiem. Nie wiem, no może ją zamówię, może sprawdzimy, aczkolwiek obawiam się, że to może być przy mojej znajomości języka angielskiego trochę trudna gra, ale tak jak mówię, najpierw muszę o niej trochę doczytać, coś tam się dowiedzieć, jak to wygląda. Cena nie jest jakaś zatrważająca. No cały czas chciałbym kupić przynajmniej jedną grę z drugiego rozdziału. To ona jest pieruńsko droga w porównaniu z tym, także pewnie kupię chociażby tylko dla kolekcji, a, a, a jeśli będzie taka okazja, jeśli pojawi się możliwość, no to sobie gdzieś tam w jakimś gronie w to zagramy. Na początku marca w Nowym Jorku odbyła się gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Audiobooków. Nagrody zostały przyznane po raz 25. Statuetki przyznawane są w kilku kategoriach. Wybierane są zarówno najlepsze tytuły z podziałem na gatunki literackie, ale też najlepsi narratorzy, producenci czy wydawcy. W tym roku w kategorii Thriller Suspense nagrodę przyznano książce Kinga pod tytułem Instytut. Stephen King otrzymał jednak ważniejszą nagrodę za życiowe. Osiągnięcia. Na gali obecny był także Joe Hill, który zapowiedział przyznanie Ojcu nagrody właśnie za życiowe osiągnięcia. Jak powiedział Stephen King, jest najlepszym ambasadorem audiobooków, jakiego kiedykolwiek można sobie wymarzyć. On kocha tę formę od dekad. Wiem o tym, bo przy tym byłem. King odbierając nagrodę powiedział, słucham swoich książek, robię to, ponieważ w ten sposób można usłyszeć wszystko, co napisało się dobrze i źle. To najlepsza forma opowiadania historii, jaka może być. Sam Joe Hill również otrzymał statuetkę za audiobooka na pełnych obrotach Full Throttle z biuro opowiadań, który zwyciężył w kategorii z biuro opowiadań. I tutaj faktycznie Stephen King od bardzo dawna promuje audiobooki. Sam czytał część swoich audiobooków. O audiobookach zawsze wypowiada się bardzo dobrze. E, nagrał specjalną, specjalny filmik promujący audiobooki kilka lat temu. Teraz mignął mi z kolei filmik z lektorami jego książek, którzy dziękują mu za to. Także no, tutaj ja jestem Team Stephen King. Audiobooki to jest jedna z najfantastyczniejszych form obcowania z opowieścią. Natomiast na sam koniec mogę dodać jeszcze, że znów zgłosiliśmy chyba pięć punktów programu na tegoroczny Pyrkon. Jeden z tych punktów pokrywał się z odrzuconą przed rokiem prelekcją. Zgłosiłem tylko jeden punkt Kingowy, Stephen King w odcinkach, gdzie chciałem opowiadać o serialach bieżących, poprzednich, jak zmieniło się podejście do serialu, serialach skasowanych, serialach, które doczekały się tylko pilota i ten pilot funkcjonuje w dzisiejszych czasach jako zamknięta, zwykła ekranizacja. No, ostatecznie wiemy, że Pyrkon nie odbędzie się w maju. Na chwilę obecną termin to jest e, lipiec. E, no, jeśli ten pyrkon obejdzie, o, odbędzie się w lipcu, ja wiem, że raczej się na nim nie pojawię. Raczej nie będę miał możliwości w tym terminie wyjechać sobie do Poznania i bawić się na Prykonie, także będzie to kolejny rok z Prykonem beze mnie, drugi rok przez ostatnie 12 lat, gdzie nie pojawię się na Prykonie. Nie wiem, czy chłopacy swoje punkty, czy, czy się pojawią, czy zrobią swoje punkty już bez mojego udziału, na to przyjdzie nam jeszcze poczekać. Tak czy siak, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że Kopernikon będzie w tym roku nasz, a jeśli będzie w tym roku nasz, to na pewno przygotujemy tam bardzo dużo materiału. Jak zawsze robimy to, gdy jesteśmy na Pyrkonie, na Kopernikonie czy na jakimkolwiek innym konwencie. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.